Nowenna do świętego Jakuba, dzień piąty. Za wszystkich powołanych do służby Bożej. Od świętego Jakuba możemy się więc wiele nauczyć. Gotowości do przyjęcia pańskiego wezwania nawet wtedy, gdy każe nam pozostawić łódź naszej ludzkiej pewności, entuzjazmu w pójściu za nim drogami, które on wskazuje, z pominięciem wszelkiej naszej złudnej zarozumiałości, gotowości do dawania o nim świadectwa z odwagą, gdy to konieczne, aż po najwyższą ofiarę życia. Papież Benedykt XVI. Święty Jakubie, bez wahania podjąłeś Boże powołanie i poszedłeś za Jezusem. Proszę Cię dziś za wszystkimi, którzy szukają swojej drogi życia, a w szczególny sposób za wezwanymi do kapłaństwa i do życia zakonnego. Daj im czujność i uszy otwarte na wezwanie Pana, odwagę konieczną do tego kroku oraz wszelkie łaski potrzebne do wytrwania w powołaniu. Proszę także za mnie, bym w swoim życiu nie zaniedbywał natchnień Ducha Świętego, ale umiał je rozpoznawać i podążać za nimi nawet wtedy, gdy będzie mnie to sporo kosztowało. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Jakubie, módl się za nami.